Siemano, tak jak widać na relacji, kupiłem CR125. Muszę sprawdzić, rozszyfrować, który to dokładnie jest. Tu sporo ludzi wysyła mi, że taka sama była ukradziona i czy to ja kupiłem, to okradziono. No raczej nie, bo tamta była z Inowrocławia, chyba że przewędrowała tak szybko tutaj prawie, że na Mazowieckie. Ale no nie jest to tanie, no w sensie, że nie jest to tak kradziona, to od razu rozwinę te wątpliwości, no bo tyle osób już pisze, że kradziony ten motor, że mówię, kurde, no. Ale ludzie no lubią tak pisać, no to co ja zrobię, nie, no Vintu pokazałem, no ten akurat nie jest kradziony. No a ten co ukradli, no to niestety, no codziennie kradną motocykle, no i co zrobić, kurde. To może powiem, jak to się stało, że to kupiłem, a za 2 godziny ruszam na Rumunię, bo jeszcze nagrywam, szybko zmontuję i spierdzielam, bo przez tydzień i tak nie będzie filmów. Więc tak, no trafił się taki motocykl, on ogólnie odpala, jeździ, no to jego plusy. No i jeszcze tak z takich plusów, no to, że ma niewylane zawieszenie i napęd ma w całkiem dobrym stanie. No i ma jeszcze klocki, a poza tym więcej plusów za dużo tu nie ma. Z minusów, no to jest wyciek z silnika, nie ma tłoka. No niestety myślałem, że tłok jest w dobrym stanie, ale tam go praktycznie nie ma. Ten plastik jest pęknięty, one ogólnie kosztuje 100 zł na Allegro. No i co tu jeszcze z tym motorem? No jest tu parę takich bolączek, zacznę, no ogólnie no miałem go tak sprzedać za 7,5 tysiąca koledze, ale no muszę ten, jak to powiedzieć, no chyba go odbudować, no bo niestety no tłoka muszę zmienić, bo on tu na praktycznie, ten tłok to jest na kilka wyjazdów i po prostu przestanie odpalać. On kompresję ma, ale no nie wiem, czy to od zabrudzeń, czy dyfuzor był nieszczelny, czy po prostu ktoś pałował na zimnym i się skończył, no. No to tyle. Jest to takich, powiem wam szczerze, jak tak go przejrzeć od początku do końca, no to no to praktycznie każda część tego motocykla można mieć jakieś zastrzeżenie, aczkolwiek zaznaczam, że to jest 20 prawie 4-letni motocykl, więc no i tak uważam, że jest no powiedzmy w dobrym stanie, nie? No bo w bardzo dobrym, no to będzie jak przejdzie taki kompletny przebieg. Tu zacząłem już dźwignię robić, bo dałem nową śrubę i zacząłem wkręcać. I tutaj troszkę rozpiłowałem, żeby ścisnąć dobrze, żeby nie było tego luzu. No tu zacząłem sobie śrubę wymieniać, przy okazji zobaczyłem, czy luzu nie ma na magnecie. Tu był kolega, to od razu dyfuzor zdjęliśmy, no bo byłem ciekawy tego tłoka. No tłok wygląda źle, nie będę ukrywał. Z takich rzeczy, co tu jeszcze przejrzałem, no nie wiem, mogę wam w sumie wszystko powiedzieć. No wiadomo, że tutaj takie co w oczy kole, to chyba było dobrze poprowadzone, ale ja tak na szybko tylko założyłem, żeby było, to będę musiał to czerwono izolację wziąć i ładnie owinąć. Tutaj jest za to osłono taki mały spaw na karterze, kiedyś komuś łańcuch musiał strzelić. Co tu jeszcze, jak się tak przyjrzeć, no to z tyłu jest taki luz na kole, ale to mówił ten sprzedający, dostałem tu uszczelki, właśnie nie wiem, czy to jest wyciek z membrany, czy tam z tyłu, będę musiał ustalić, uszczelka pod cylinder, no przyda się, bo będę musiał i tak zdejmować. No co tu, kurde, no plusy to też takie są, że ładny jest pokrowiec siedzenia, nie wiem, czy ktoś taki kupił, czy po prostu ten motor nie był dużo jeżdżony. W zasadzie historia jego jest w miarę znana. Nawet mogę powiedzieć, że jest gwarancja na skrzynię, bo ktoś kiedyś robił. No nie jest tu takich sporo jakichś luzów do porobienia. Jak się tak przyjrzeć, no to co tu gadać. Tu będzie trzeba dać nową podkładkę, żeby to się tak nie otwierało. Kopka się w miarę nie otwiera za dużo, to też nie podokręcane. Tutaj hamulec to tak jak widać. No mówię, się trochę nazbiera, klocki ma, tu łączenie wydechu nieszczelne, tutaj też nieszczelne, tutaj tak obmyłem, bo właśnie było brudne. Ciężko powiedzieć. Tak jak się spojrzy tutaj, to chyba spawane to nie było. No co tu można więcej powiedzieć, no kurde, trzeba będzie rozebrać i wyjdzie, co jeszcze tu będzie do zrobienia. Tutaj na przykład nie jest oryginalna śruba, ktoś nie mógł dobrać takiej śruby, jak była oryginalna, to dał takie podkładki, żeby wkręcić taką długą. Tutaj w miarę, to nie jest, jest oryginalna, tylko, znaczy chyba nie jest, ale, a może jest, ciężko mi powiedzieć, nie wiem, chyba powinna być na 8, ale mogę się mylić. No to na pewno nie jest oryginalna. No i tak to, no, trochę go opłukałem, żeby tu przejrzeć, czy za bardzo nie wtopiłem kasy, no ale, no kurczę, no.
Takie cerki zaczynają się praktycznie od 7 tysięcy, nie? A jak ktoś ma taką ładno zrobioną, no to tak naprawdę dać jej okleinę, zrobić tego tłoka, porobić te rzeczy, co pokazałem, to jeszcze na pewno coś wyjdzie, a jeszcze główkę ramy trzeba nasmarować, bo tak ciężko chodzi, albo może się okaże, że ją rozbiorę i się łożyska rozpadną, bo też tak może być. No to jakoś ten motocykl jakąś wartość będzie miał, nie? Klamkę to już zamówiłem, udało mi się znaleźć. No i tak to no. Mogę powiedzieć, kurde, czwarty motocykl, jaki posiadam. Miałem go w zasadzie szybko sprzedać, no ale przez to, że ten tłok wygląda jak wygląda, no to będę musiał przemyśleć, czy tu robić projekt, czy po prostu jakoś opuścić na tego tłoka, czy jeszcze inaczej się, no nie wiem, no bo ogólnie miałem go koledzy sprzedać, no ale to mówię. No ten tłok jest na 2-3 wyjazdy i będzie po nim pewnie. Mimo, że on kompresję wam powiem, że jak na jeden pierścień to ma dużo. Jak na tak jak tak wygląda ten tłok, to wam powiem, że komprechę to on ma na kopniaku. Jak na 125 i jeden pierścień, to kurde, tragedii nie ma. No, więc tak to wygląda. Jeszcze muszę rozkodować, czy ten win pokazuje ten rok, co jest. Czy to może to ten 2.4 kradziony? Kurde. No, jak powiem tak, jak się kupi kradziony motor, no to no trochę lipa, no bo teoretycznie go zaraz zabiorą, a wy musicie pieniądze od tego, co mu daliście, dochodzić, a nie wiadomo już, czy gość jeszcze w Polsce jest. Ale no, plus jest zawsze taki, że jeśli tylko kupiliście kradziony, no to wiecie, no jednak no do więzienia wy nie pójdziecie, tylko ten, co go ukradł. Ale no, trzeba uważać i lepiej sprawdzać, bo później mogą takie cyrki wychodzić. No i tak to, więc kolejny projekt się najprawdopodobniej szykuje. Fajnie ta cerka wyjdzie, powiem wam szczerze. Myślę, że to będzie fajny sprzęt. Ładną okleinkę się da, z tym przodem jakoś dopasuje też tę okleinę, to będzie wyglądała na sporo nowszą niż jest. No kurde, no też nie jest jakoś strasznie wam powiem taka urzeźbiona, bo jak te KTM-y były, to tutaj każda śruba inna, tu popękane te pokrywy, tutaj to chociaż zrobili normalny stop, a nie jakieś kurde magnezjum czy coś, to chociaż to ma jakoś wytrzymałość, nie? No jak na tyle osób, co tu grzebało przy tym sprzęcie, no to wiadomo, że tu kurde każda śrubka inna, no ale no to wiecie, no ja poprawię tak, żeby to miało ręce i nogi. No i żeby to jakoś wyglądało. Mimo, że tu kurde słyszałem, że mam ksywkę druciarza, no ale powiem tak, do takiego stanu, co tu ludzie te motocykle doprowadzają, no to ja tu mam, powinien mieć ksywkę uzdrowiciela tych motocykli. Bez kitu. No jeszcze co mogę powiedzieć, no różnie się trafiają, no mówię, mogłem zdjąć dyfuzor, zobaczyć, pewnie jeszcze by się może coś utargowało, albo może bym go nie kupił w ogóle, ale z drugiej strony zawsze jakiś kontent będzie. Wiadomo, trzeba też sprawdzać cały czas takie motocykle, których się nie miało, no to wtedy można lepsze opinie dać. No mówię, kurde, dla mnie to tam nie problem. Najwyżej nie zarobię 1500 zł, tylko 500 zł, ale zawsze z filmów też sobie zarobię, więc i tak wyjdę na swoje. Więc nie będę tam jakiś stratny czy coś, nie? Też dyfuzorek fajny, depa. Nie wiem, czy go pomaluję na czarno, czy go po prostu wypoleruję i ten. Kurde, troszkę taki wgniecie, no ale nie, nie jest zły w sumie. No nie wiem, zobaczymy. Albo go trzeba wypolerować, albo na czarno go walnąć. I będzie luks. Oponki też, jak jeszcze powiem szczerze, te opony w tej cerce to są lepsze niż moje w KTM-ie, co ja na Rumunię jadę, ale no wyszło jak wyszło, te pieniądze, co miałem na Rumunię, to wydałem na ten motor, ale kolega mi pożyczy, a ja, bo wiadomo, 22 to wypłata z YouTube'a, to już się odbije na swoje. I tak to wygląda. Dobra, nie przedłużam. Dla was jakiś filmik. Teraz przez przynajmniej 8 dni nie będzie żadnego filmu na YouTubie, no bo tak jak mówię, wyjeżdżamy. Coś tam się, mam nadzieję, nagra, że fajny materiał będzie. Mam nadzieję, że wszyscy wrócą i że nikt nie będzie miał jakiegoś, no nie wiem, wiadomo, już tam nie mówię o wypadku, ale jakiegoś usterki w motocyklu czy czegoś innego. Każdy w miarę przejrzał. Ja w swoim rozrusznik zrobiłem, łożyska zrobiłem, opon nie zmieniłem, no bo już fundusze nie pozwoliły. Zamiast opon to jest CR-ka z zatartym tłokiem. Ale co tam, uszczelki się pozmienia, no kurde. Będzie to jeździło dalej. Na pewno będzie wyglądała ładniej niż teraz wygląda i będzie w lepszym stanie. Dobra, nie przedłużam, siemaneczko. Pierwszy CR 125 na moim kanale.
Więc jeszcze jakieś filmy z tego będą. Na razie, icho. Siemaneczko.